4 porażki z rzędu, wliczając tą pucharową z Arką Gdynia. W tym sezonie zdarzały się, ale tylko po 2 porażki, bo 2 razy tak było, że 2 mecze przegrywaliście. Ostatni raz kiedyś o tym rozmawialiśmy, to te 6 porażek nieszczęsnych z zeszłego sezonu. No, ta seria jednak jak na ten sezon dosyć długa, więc wypadałoby chyba ją przerwać, chociaż jeździcie na bardzo gorący i trudny teren. No, zgodzę się, no chyba wszystko zostało powiedziane. Nie zdawałem sobie sprawy, że były te krótkie serie, jak mówisz, po 2, bo wolę tych nie pamiętać. I wiadomo, że człowiek żyje tylko tą przyszłością, która nas czeka najbliżej. Wiadomo, że w tej lidze, gdzie nie pojedziesz, to może zdobyć te 3 punkty. I czy jedziemy na Górnik, czy na Legię, to pewnie wymiar zostaje taki sam, że jednak ta korona może z każdym wygrać. Już nieraz udowodniliśmy w tym sezonie. A że były te porażki, wiadomo, że to nas siedzi i każdy o tym myśli. Nieważne, czy grasz jakieś wyższe cele, czy niższe, jeżeli przegrywasz 4 mecze z rzędu, to wiadomo, że to boli. Zabrzanie wskoczyli na 4 miejsce, a teoretycznie jeszcze mają nawet szansę na pudło, oni podejrzewam. Nie będą chcieli teraz tego z rąk wypuścić, szczególnie grając przed własną publicznością, mając w pamięci ten taki trochę szalony mecz. Pierwszy wasz na stadionie w Zabrzu, zakończony remisem 3-3. No tak, to doskonale pamiętam ten mecz i także tutaj też był trochę szalony, tylko na naszą złą końcówkę, a tam wręcz przeciwnie. I jak się policzy same bramki, że w tym meczu padło 10 bramek, to już powinno, no nie wiem, kibica czy kogoś z boku, który to patrzy, to cieszy, bo te bramki muszą być i ja się też tak nastawiam, że to będzie raczej bardziej otwarty mecz z naszej strony, no jak zawsze. Niestety my jesteśmy już, nie wiem, tak mi się wydaje, już nastawieni, skonstruowani trochę przez ten sezon i ostatni, przez tych 2 trenerów, których ja miałem, raczej ta gra ofensywna i kosztem takim jak ostatni mecz był, czyli te 3-0, które przegraliśmy z Wisłą, ja bym nie zmieniał tego. Jak się chce grać, chce się prowadzić gry przez cały mecz, to takie mecze będą się zdarzać i to nie tylko na naszym poziomie, czy na tym najwyższym. Jak jest Mateusz atmosfera w szatni po tych 4 porażkach? Między nami chyba wszystko jest okej. Nie wydaje mi się, żeby były jakieś zgrzyty, jakieś podziały na grupy czy tego typu rzeczy. Także my w stosunku do siebie szacunek jest i nikt jakoś krzywo na siebie nie patrzy. Ale pewnie jakieś czarniejsze myśli, czarne scenariusze pewnie są w głowie, bo myślisz o tym. Na pewno też stwarza wygląd tego wszystkiego, miejsce, w którym jesteśmy i wyniki, z kim ostatnio graliśmy, sytuacja w tabeli na pewno jest zupełnie inna, jak wrócimy do tych 6 porażek tamtego sezonu, że to były te 30 meczach, w których bijesz się o te play-offy, no to zmienia trochę postać rzeczy i może podejrzewam, dlatego nie ma takich niesmaków, jakie podejrzewam mogły być. A takie informacje, które się ciągle pojawiają, już wiemy, że Radek nie przedłuży, chyba pewnie też. Niektórym zawodnikom kończą się kontrakty, gdzieś to też może mieć powód na to, że Maciek wrócił. Tak, że ta przyszłość jest taka niepewna? Tak, dużo zawodników i dużo, jeżeli rozmawiają między sobą, dalej nie wiedzą, czy to by był Goran, czy Ken Kalaste, no, którzy są podstawowymi zawodnikami, dlatego pewnie na nich patrzycie najbardziej, my pewnie też, bo to przyszły sezon kolejny, trzeci, który pewnie jeszcze będzie więcej wymagany. Od nas, czy od siebie, czy z zewnątrz, czy z mediów, presja prasy, a tak, chłopaki nie wiedzą na jakim stoją miejscu i w wielu przypadkach, jak mówisz tutaj już, w niektórych przypadkach już jest tak jakby określony cel jakiegoś tam zawodnika, czy w stosunku do klubu, ale wielu też nie, którym się kończy, no stąpają po cienkim lodzie, bo po prostu nie wiedzą co się dzieje, a na równo za miesiąc kończy się kontrakt, tak? Ty masz kontrakt, jeszcze ważny, ale mówi się, że niekoniecznie musisz zostać w Kielcach, bo ponoć zainteresowanie twojego byłego klubu jest, czyli Lecha Poznań. Czy coś jest nowe, czy jakbyś to skomentował, Mateusz? Nie skomentował. Jakieś, już nie będę określał się do klubów, ale jakieś sygnały są. A od sygnałów do jakiejś konkretnej propozycji jest naprawdę daleka droga i też to się wydarzy na koniec sezonu. Jeżeli mówimy o tym naszym podwórku, to wiadomo, że wiele zespołów jeszcze nie wie, na którym miejscu skończy, czy ktoś z tego zespołu odchodzi. To jest cała kolej rzeczy, na którą ja nie mam wpływu, a jedyny jaki mam wpływ to, że tutaj jest ten rok. I ta cena, która jakaś tam jest i wiadomo, że to musi się naprawdę wiele wydarzyć, jeżeli doszłoby do skutku. Czyli można powiedzieć, że jeśli chodzi o koronę, ten sezon się skończy na boisku, ale jeszcze wiele ciekawego się będzie działo dni, tygodnie po ostatnim meczu. Powiedziałem, że w całym zespole i to jak zawsze co roku o koronie będzie się dużo pisało. I jak przypomnę sobie ostatni czy przedostatni sezon, jak tu przychodziłem, to
Jesteśmy na czołówkę gazet w tej przerwie pomiędzy rozgrywkami.